Witajcie w samym środku czarnego serca. Jeżeli masz w domu zwierzaka i nie traktujesz go jako narzędzie, to mogę z wielkim prawdopodobieństwem zaryzykować, mówiąc, że jesteś osobą ze sporym zapleczem empatii i potrzebą kochania czy opieki. Dla wielu ludzi zwierzak jest kimś zdecydowanie więcej niż po prostu czworonogiem. Jedni kochają jak członka rodziny, inni szanują, lecz traktują z dystansem, umieszczając zwierzaki na odpowiednim miejscu w hierarchii, ale nawet ci, którzy nie przepadają za posiadaniem pupila, wiedzą, jak ważnymi w życiu innych mogą być te małe stworki, a rozłąka z nimi jest bardzo trudnym przeżyciem. Niestety, mieszkańcy Wielkiej Brytanii, dzisiaj znani jako miłośnicy zwierząt, skrywają na kartach swojej historii 80-letnią brutalną tajemnicę związaną właśnie z tymi pupilami. W 1939 roku, zanim jeszcze padły pierwsze strzały, chwilę po rozpoczęciu wojny, brytyjski rząd rozpoczął projekt, który nazywamy dzisiaj brytyjską masakrą zwierząt domowych, chociaż często pada druga, równie trafna nazwa, brytyjski holokaust zwierząt domowych. Jest to jedna z dziwniejszych tragedii, które się wydarzyły w tamtym okresie, jednocześnie bardzo prosto wytłumaczalna. Ta rzeź dotknęła setki tysięcy niewinnych psów, kotów i innych zwierząt domowych, a do tego działania zostali nakłonieni zwykli cywile. Gdy okazało się, że wojna jest nieunikniona, świeżo utworzony Narodowy Komitet Ochrony Zwierząt przed Nalotami miał za zadanie zdecydować, co powinno stać się ze zwierzakami po rozpoczęciu wojny. Obawiano się, że rząd będzie zmuszony do racjonowania żywności, a co za tym idzie, ludzie również będą musieli te racje sobie jakoś dzielić, to albo podzielą się tym, co mają ze swoimi pupilami, albo po prostu zostawią je na niehumanitarną śmierć głodową. Wierząc, że żadna z tych opcji nie będzie odpowiednia dla ludności cywilnej, rząd zdecydował się na jedną rzecz. Nakłanianie mieszkańców na pozbycie się zwierząt, które w tamtej chwili traktowane były jako niepotrzebne z punktu widzenia ekonomicznego dobra luksusowe. Uruchomiono masową kampanię informującą o sposobach pozbycia się czworonogów, a proponowano dwa konkretne. W rozpowszechnianej przez siebie broszurze sugerowano, by każdy, kto ma możliwość, przeniósł zwierzęta z miasta na wieś do rodziny lub znajomych, ponieważ to właśnie miasta miały być głównym celem nalotów bombowych. Jeżeli jednak, cytuję, nie możesz umieścić ich pod opieką sąsiadów, najlepiej jest je uśmiercić. Mimo że poszukanie nowego domu dla zwierzaków było sugerowane w pierwszej kolejności, tak ten komunikat był wyraźnie osłabiony przez fakt umieszczenia zaraz obok informacji o pozbywaniu się zwierząt reklamy specjalnego rzeźniczego pistoletu bolcowego, który pomaga humanitarnie uśmiercać czworonogi każdego rozmiaru. Warto jednak dodać, że nie było to przymusowe działanie. Ani sama broszura, ani rząd brytyjski nie był w stanie zmusić obywateli, by ci usypiali swoje pociechy, jednakże eksterminacja zwierzaków działała pod płaszczem słów „jeżeli chcesz mieć zwierzę, to o nie zadbaj”. Wojna przyszła szybko, a w ludziach zagnieździł się strach. Właściciele zwierzaków napędzani niepewnym jutrem sumiennie ustawiali się w kolejkach do weterynarzy oraz ośrodków pomagających pozbyć się zwierząt. Mało kto szukał innego rozwiązania. W ciągu tygodnia uśpiono ponad 400 tysięcy zwierząt, czyli 1/4 wszystkich domowych pociech w Londynie. W pierwszej kolejności przepełnione zostały schroniska, które szybko odsyłały ludzi do specjalnych placówek utworzonych właśnie na tę okazję. Kolejki do różnych punktów uśmiercania osiągały długość nawet 800 metrów, a moce przerobowe były ograniczone. Kliniki weterynaryjne i różne stowarzyszenia próbowały wzywać ludzi do zachowania spokoju. Bezskutecznie. Krematoria zostały zapchane zwłokami zwierząt, których nie nadążano palić. Szybko zabrakło miejsc na zwierzęcych cmentarzach, co poskutkowało utworzeniem masowych grobów. Na jednej z łąk pochowano ponad 500 000 zwierząt, a konkretniej ich prochów. Łącznie pozbyto się ponad 750 tysięcy zwierząt w ciągu zaledwie 3 tygodni. Nasi oficerowie techniczni wezwani do wykonania tego nieszczęsnego obowiązku nigdy nie zapomną tragedii tamtych dni, powiedział założyciel People's Dispensary for Sick Animals. Dla większości ludzi było to coś, co po prostu musieli zrobić po wybuchu wojny. Przedłożyli życie swoje i swoich najbliższych ponad swoich zwierzaków, co w okresie wojny było najlogiczniejszym z ich perspektywy rozwiązaniem. Wywieź dzieci, szczelnie zasłoń okna i zabij kota, który jest zbędnym luksusem, powiedziała w radiu BBC brytyjska historyk Hilda Keane. Takie myślenie kierowało Brytyjczykami w obawie o śmierć głodową. Nie mogący pogodzić się ze stratą właściciele publikowali w prasie liczne nekrologi upamiętniające swoich uśpionych przyjaciół. Wobec tego Holokaustu było wiele, naprawdę wiele sprzeciwów.
Weterynarze i organizacje charytatywne protestowali, że ubój zwierząt jest niepotrzebny, niehumanitarny i stanowi porzucenie wszystkich brytyjskich moralności. Liczba ofiar mogła być jeszcze większa, gdyby nie interwencja organizacji ratujących zwierzaki. Battersea Dogs and Cats Home, jedno z najstarszych schronisk dla zwierząt w Wielkiej Brytanii, zaoferowało wszystkim zainteresowanym opiekę nad czworonogami, ratując w ten sposób przed śmiercią około 140 tysięcy zwierzaków. Warto wspomnieć, że podczas wojny pracowało tam zaledwie 4 opiekunów i to właśnie to schronisko udostępniło pole do pochówku wcześniej wspomnianych 500 tysięcy zwierząt. Inną organizacją była Fern Animal Sanctuary, która do końca września 1939 roku przygarnęła i ocaliła około 100 tysięcy zwierząt. Organizacja powstała na rozkaz szkockiej księżny Niny Douglas Hamilton, która znana była ze swojej miłości do kotów i nie mogła przejść obojętnie obok tego zwierzęcego horroru. Jak apelowały organizacje ratujące zwierzęce życia, pogrom zwierzaków okazał się całkowicie bezpodstawny. Ludzie myśleli, że postępują słusznie, ale szybko okazało się, że apokalipsa nie nadeszła. Niemieckie bombowce nie krążyły nad dachami brytyjskich miast w takich ilościach, jak straszono, więc też nie było potrzeby racjonować żywności tak bardzo, jak o tym wspominano. Jednakże, kiedy Londyn został zbombardowany, druga fala usypiania zwierząt wystartowała, pozbawiając życia kolejne setki tysięcy pupili. Po czasie mieszkańcy szybko doszli do wniosku, że popełnili straszny błąd, a rzeź niewiniątek była niepotrzebna. Jeszcze bardziej rozwścieczył ludzi fakt tego, że rząd brytyjski opublikował opracowany plan dystrybuowania żywności na wypadek wojny, z którego jednoznacznie wynikało, że dzielenie racji żywnościowych dla ludzi i zwierząt nie byłoby żadnym problemem. Nienawiść i żal skierowane do polityków były olbrzymie, ponieważ początkowe straszenie ludności cywilnej swoimi fatalnymi prognozami spowodowały pogrom ukochanych psów i kotów. Nie jest to jednoznaczna wina rządu, ponieważ ludzie świadomie wybierali opcję pozbycia się zwierząt, najwidoczniej twierdząc, że utrzymywanie ich przy życiu było niewygodne, co oczywiście nie jest żadnym powodem, żeby pozbywać się przyjaciela, a jedynie pokazuje niezdolność właścicieli do doceniania swoich obowiązków wobec zwierzęcia i wzięcia za nie odpowiedzialności. Szczęśliwie zwierzęta, które uniknęły początkowego szału, w większości przetrwały do końca wojny. Historia o akcji masowego usypiania zwierząt jest jedną z mniej znanych, ponieważ już podczas wojny próbowano wypisać ten Holokaust z kart historii Wielkiej Brytanii. Rząd nawet nie pokusił się o wydruki kolejnych broszur czy wzmianki w gazetach o zaprzestaniu tej rzezi. Pozwolono temu faktowi po prostu rozejść się po kościach. Z perspektywy czasu Brytyjczycy nie chcą pamiętać tak przygnębiającego rozdziału w swojej historii, który ujawnia głęboką skłonność do niepotrzebnej paniki. Jak zauważył Freud, pierwszą linią obrony przed czymś emocjonalnie przygnębiającym jest zaprzeczenie. Jednak pierwszą linią obrony przed czymś, co wywołuje niepokój, a wydarzyło się w przeszłości, jest represja, wyeliminowanie tego wydarzenia z pamięci. I jak widać, skutecznie zadziałało to na naród brytyjski. Czarne serce.